Cześć wszystkim, jestem Państwo 96, a to jest kolejny film z ciekawostek ze świata Kangur Kakao. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się spodoba, a przed Wami zestawienie 5 poziomów dodatkowych, w których nie można zginąć. Numer 1. Poziom dodatkowy w poziomie 4. Dostanie się na 3 pierwszych platformach może być trochę problematyczne. Jednak ostatnie 4 platformy już nie są aż tak problematyczne. W poziomie bonusowym pierwotnie znajdowały się duże monety, a na samej górze znajdowała się rękawica do rzucania. A oto jak się tam dostać. Numer 2. Poziom dodatkowy w poziomie 14. Do tego poziomu dodatkowego musimy skręcić w labiryncie w lewo. Ten poziom dodatkowy znajduje się w lewej części labiryntu. Mamy przetasunek, musimy właściwie wybrać, gdyż jest tylko jedna szansa na trafienie. W tym poziomie nie można zginąć. A przedmiot, jaki mamy do zdobycia, to rękawica do rzucania. Przy okazji zdobyłem wszystkie rękawice do rzucania, wraz z tą. Numer 3. Poziom dodatkowy w poziomie 18. W tym poziomie nie można zginąć, ale legenda głosi, że podobno można utknąć. W tym bonusie znajduje się 5 krypt, w których były monety i prawdopodobnie też rękawica do rzucania. Numer 4. Poziom dodatkowy w 21. Kolejny poziom dodatkowy, w którym nie można zginąć? Pytanie, co jak się wejdzie w te lasery? Czyli prawie nie można zginąć. Widać, podczas tasowania można. Przedmiot do zdobycia to dodatkowe życie. Przy okazji, zdobyłem wszystkie życia. Zobaczymy, czy uda mi się do końca poziomu bez zginięcia przejść. Udało się. Numer 5. Poziom dodatkowy w 28. Dojście do poziomu dodatkowego jest lewą ścieżką. Prawa natomiast prowadzi do mety. W tym poziomie dodatkowym nie można zginąć, woda jest lekko głęboka, ale Kao ma długą szyję. Na lilię można wskoczyć tylko z wyższych punktów w wodzie. Były tu małe monety i kilka dużych. I już to był ostatni bezpieczny poziom dodatkowy.
Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam do kolejnych filmów na kanale. Na razie i pozdrawiam!